Wspominałam ci już, że ewolucja jako pojęcie wiąże się z pewnymi kontrowersjami. Dzisiaj opowiem ci o dwóch największych kontrowersjach związanych z ewolucją, moim zdaniem najważniejszych. Pierwsza to potencjalne rozbieżności pomiędzy wiarą w to, że świat został stworzony przez jakąś siłę wyższą, stwórcę jakkolwiek rozumianego, a poglądem, że powstanie i. Zmiany, powstawanie nowych gatunków organizmów żywych jest wynikiem jakiegoś przyrodniczego procesu, w dużej mierze przypadkowego, który nazywamy ewolucją. Dzisiaj opowiem Ci o tym, dlaczego te dwa poglądy wcale nie muszą stać ze sobą w sprzeczności. Druga kontrowersja dotyczy takiej obiegowej opinii o tym, że ewolucja musi prowadzić do powstawania coraz lepszych form biologicznych lepszych, czyli piękniejszych, bogatszych w swojej formie, mądrzejszych. Zacznijmy może od tej drugiej kwestii. Pamiętasz ten obrazek? Przedstawia on bardzo pobieżnie ewolucję gatunku ludzkiego. Jak na niego patrzysz, to może on sugerować, że od jakichś bardziej prostych form, przypominających dzisiejsze małpy. Które na pewno były mniej inteligentne niż dzisiejszy człowiek, ewoluowaliśmy przez kolejne i kolejne formy, aż do dzisiejszego człowieka, który jest mądry, stworzył przecież takie rzeczy jak komputery, samochody i całą masę innych bardzo wartościowych wynalazków. To sprawia, że zaczynamy się zastanawiać, jaka będzie następna forma człowieka. Może będzie miał super dużą głowę, która pomieści jego super wielki mózg. Niezależnie od tego, czy tak się stanie, czy nie, chciałam ci powiedzieć, że rozumowanie w takich kategoriach, które mówią, że lepsze jest to, co my jako społeczeństwo uważamy za lepsze, stoi w sprzeczności z tym, co za lepsze uważa ewolucja. W ewolucyjnym rozumieniu lepszy oznacza bardziej dopasowany do środowiska. Jak to zmierzyć? Bardzo prosto. Pamiętasz to na pewno z poprzedniego filmu. Lepszy Oznacza pozostawiający po sobie większą ilość potomstwa, to znaczy taki, którego geny będą reprezentowane w dużej ilości w następnych pokoleniach. Jak pewnie się domyślasz, może się z tym wiązać to, że lepszy będzie także oznaczało taki, który jest w stanie przetrwać i bronić swojego potomstwa tak długo, aż nie jest ono zdolne pozostawić po sobie swoje własne dzieci i rozpowszechniać pulę genową, która jest wspólna jemu i jego przodkowi w następnych kolejnych pokoleniach. Tak więc sam widzisz, że lepszość oznacza dla ewolucji coś zupełnie innego niż nasze potoczne rozumienie tego słowa. Możemy się zastanawiać, jaki będzie człowiek przyszłości, możemy się zastanawiać, jakie będzie miał super cechy, ale musimy pamiętać o jednym. To, co my sądzimy na ten temat, nie ma najmniejszego znaczenia. Ważne, aby to środowisko Promowało jakieś cechy, niezależnie od tego, czy mogą one być uznane przez społeczeństwo za dobre, czy złe. Jeżeli jakieś cechy, nawet najbardziej szlachetne, uznawane za najbardziej moralne, będą przeszkadzały w pozostawianiu po sobie dużej ilości potomstwa, to ewolucja będzie je eliminować. Odwrotnie, jeżeli jakieś cechy Mogą być nawet uznawane za najbardziej podłe i kompletnie niemoralne, będą sprzyjały temu, żeby pozostawiać po sobie dużą ilość potomstwa, to właśnie takie osobniki, niezależnie od tego, co możemy obiektywnie o nich sądzić, będą pozostawiały po sobie najwięcej dzieci, i w kategoriach ewolucyjnych, to one właśnie będą zwycięzcami. No to popatrzmy teraz sobie na jakiś przykład z życia wzięty. Wyobraźmy sobie mężczyznę, który w kategoriach społecznych osiągnął każdy możliwy sukces, ma masę pieniędzy, oprócz tego skończył super szkołę. Narysujmy mu tutaj czapeczkę, żeby było widać, jak bardzo jest wykształcony. Jest człowiekiem dobrym i lubianym, ma masę znajomych, podróżuje po świecie, zna bardzo dużo języków. Narysujmy tutaj jego żonę, która też pewnie jest super wykształcona i też narysujemy czapeczkę, żeby było widać, że ma dyplom. Bardzo się kochają i chcą mieć ze sobą dziecko, ale są bardzo odpowiedzialni. Wiedzą, że populacja na świecie jest coraz bardziej zagęszczona, dlatego decydują się na pozostawianie po sobie tylko jednego potomka, o którego będą bardzo dbali i robili wszystko, żeby wychować go najlepiej jak to możliwe. No a teraz wyobraźmy sobie człowieka, który jest zaprzeczeniem wszystkich tych cech, których przed chwilą powiedziałam. Jest to może przestępca, ktoś, kto siedział bardzo dużo razy w więzieniu, kto wie, może nawet jest narkomanem. W każdym razie nie osiągnął w życiu nic, co w naszej kulturze uznalibyśmy za sukces. Nigdy nie ułożył sobie życia z żadną kobietą, ale za to miał bardzo dużo kochanek, i efekt tego jest taki, że pozostawił po sobie aż dziesięcioro potomstwa. W kategoriach ewolucyjnych. Ewolucyjnego sukcesu, to właśnie ten człowiek jest wielkim wygranym, dlatego że to on pozostawi po sobie w następnych pokoleniach aż dziesięcioro dzieci, które będą przekazywały jego geny dalej i dalej, podczas kiedy ta para, którą moglibyśmy pod każdym względem podziwiać, pozostawi po sobie tylko jedno dziecko. Nie wiem, czy o tym wiesz, ale aż jeden na dwustu ludzi na Ziemi. Jest potomkiem Chingizana. Jeden na dwustu ludzi. Wyobraź sobie, jaka to ogromna liczba. Chodzi oczywiście o Azjatów. Khan był imperatorem, założycielem imperium mongolskiego i w swoim życiu odbył bardzo, bardzo wiele wypraw wojennych. Na każdej z tych wypraw wojennych praktykami naturalnymi było to, że bardzo wiele wsi i miejscowości było grabionych, a kobiety były tam gwałcone. Owocem licznych gwałtów Chingis Hana jest właśnie to, że po sobie pozostawił tak ogromną ilość dzieci, że dzisiaj aż jeden na 200 ludzi, teraz kiedy nasza populacja sięga prawie 8 miliardów, jest jego potomkiem. Niezależnie od tego. Jak oceniamy jego postępowanie w kategoriach moralnych i co o tym sądzimy, to faktem jest, że ewolucyjnie jest on naprawdę wielkim wygranym. Co więcej, przykład taki jak Chingis Hanna nie jest odosobniony, udowodniono wiele innych tego typu przypadków i zapewniam cię, że żaden z tych przypadków mężczyzn, którzy pozostawili po sobie tak dużo potomstwa, nie wzbudziłby twojej sympatii. Jeżeli mi nie wierzysz, możesz zapytać w Wikipedii. Ale to do czego dążę, to to, że jeżeli taka tendencja, którą narysowałam tutaj, będzie się utrzymywać, jeżeli tacy ludzie, których uznajemy za w każdym sensie utalentowanych, zdolnych, dobrych, osiągających sukces, będą pozostawiali po sobie tak mało potomstwa, a tacy ludzie. O których myślimy i ocenialibyśmy ich bardzo negatywnie, będą pozostawiali po sobie dużo potomstwa, to efekt w następnych pokoleniach będzie taki, że to właśnie oni będą znacznie liczniej reprezentowani. Tak jak było to w przypadku potomstwa Chingis Hanna, którego moglibyśmy uznać za człowieka bardzo agresywnego i takiego, którego pewnie mało z nas pod takim moralnym względem mogłoby podziwiać. Myślę, że ten przykład bardzo dobrze uzmysławia to, że ewolucja. W ogóle nie posługuje się kategoriami dobra i zła. Ewolucji nie obchodzi, co możemy uznawać za moralne, a co możemy uznawać za niemoralne. Jedynym kryterium, jakie ewolucja przyjmuje, jest kryterium dostosowania do środowiska, a to dostosowanie do środowiska możemy zmierzyć tylko i wyłącznie tym, czy osobnik jest w stanie przeżyć i ile pozostawi po sobie potomstwa. Drugą kontrowersją, o której muszę Ci dzisiaj opowiedzieć, jest to, że czasami stawia się ewolucję w sprzeczności z wiarą w to, że świat powstał, a właściwie został stworzony przez jakiś inteligentny byt, przez jakąś siłę wyższą. Otóż to, co trzeba podkreślić, to to, że ewolucja to jest teoria naukowa. I to teoria naukowa, która stanowi absolutną podstawę współczesnej wiedzy biologicznej. Jeżeli chcemy rozumieć, w jaki sposób odbywa się dziedziczenie. Jak działa grypa? W jaki sposób funkcjonuje ludzki genom? To ewolucja stanowi odpowiedź na wszystkie te pytania. Bez niej nie bylibyśmy w stanie na nie odpowiedzieć. Oczywiście ciągle dowiadujemy się czegoś nowego, ciągle zbieramy nowe fakty o ewolucji. Znajdowane są nowe szczątki kopalne z przeszłości, dziejów, organizmów żywych, dowiadujemy się nowych rzeczy, jeżeli chodzi o tempo zachodzenia ewolucji. Poprzednim razem opowiadałam Ci przecież o tym, że możemy obserwować ewolucję w naszym życiu codziennym, jeżeli chodzi o wirusy czy bakterie. W każdym razie, Współczesna wiedza biologiczna Zdecydowanie potwierdza istnienie ewolucji i doboru naturalnego. I jeżeli mielibyśmy odrzucić teorię ewolucji i doboru naturalnego, to tak naprawdę razem z nią musielibyśmy odrzucić ogromną część wiedzy biologicznej, jaką posiadamy, a razem z nią lwią część medycyny i farmakologii. Z drugiej strony, istnieje taka koncepcja filozoficzna, którą pewnie znasz, nazywana jest koncepcją inteligentnego projektu. Mówi ona, że świat został stworzony przez jakiś wyższy byt, przez Jaką siłę wyższą, i ta siła wyższa dała początek nie tylko światu, ale również wszystkim organizmom żywym, które na tym świecie żyją. Niektórzy zwolennicy teorii inteligentnego projektu chcą nam wmówić, że, żeby wierzyć w to, że świat powstał i został stworzony przez siłę wyższą, to musimy odrzucić teorię ewolucji. Ja chcę ci powiedzieć, że zdecydowanie tak nie jest. Jeżeli chodzi o Inteligentny projekt, to trzeba pamiętać, że po pierwsze nie jest to teoria w rozumieniu naukowym. Teoria w rozumieniu naukowym musi dzisiaj spełniać podstawowy warunek, jakim jest możliwość jej przetestowania. To znaczy, trzeba móc znaleźć fakty, które albo tę teorię potwierdzą, albo tę teorię odrzucą. Musi istnieć możliwość znalezienia argumentów na tak, albo argumentów na nie. W przypadku stworzenia świata i tego czy został on stworzony celowo przez jakąś siłę wyższą, po prostu nie da się tego zrobić. To czy w to wierzymy czy nie jest kwestią naszej osobistej wiary naszych osobistych przekonań i tak naprawdę naszego sumienia. Ale to, co chcę podkreślić, to to, żebyśmy nigdy nie dali sobie wmówić tego, że to, że wierzymy w to, że świat powstał z jakiegoś powodu i został stworzony przez jakąś siłę wyższą, stoi w sprzeczności z naszą wiedzą dotyczącą ewolucji. Otóż nikt przecież nie powiedział, że właśnie ścieżki ewolucji i doboru naturalnego nie są jakimiś prawami narzuconymi światu właśnie przez ową siłę wyższą. Nikt nie powiedział, że to nie właśnie jakaś Siła wyższa pchnęła organizmy żywe na tory ewolucji i doboru naturalnego. Tego się po prostu nie da sprawdzić. Możemy w to wierzyć, albo możemy w to nie wierzyć, ale nie możemy tego nigdy przetestować. Dlatego nigdy nie możemy powiedzieć z naukową pewnością, że coś takiego się stało, że coś takiego miało miejsce, albo nie miało miejsca. W każdym razie chcę podkreślić, że ewolucja to jest teoria naukowa. Za ewolucją stoi wiedza. Jeżeli chodzi o inteligentny projekt i każdego rodzaju e, przekonania religijne, to są one kwestią wiary, a nie wiedzy, i nie mogą stać z tego powodu właśnie sprzeczności z teorią naukową, jaką jest ewolucja. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem.